Jesteśmy w Yogyakarta. Tak, jesteśmy w miejscowości Yogyakarta, ponieważ przyszliśmy dzisiaj Wam pokazać jedną fajną rzecz. Jest to związane z Hinamatsuri, czyli świąt dziewczynek, który się odbywa 3 marca, ale wystawiane są już dekoracje związane z tym świętem od jakiegoś już czasu. I teraz o Hinamatsuri są wystawiane ręcznie robione lalki i przedstawiają one całą rodzinę i cały pałac cesarza japońskiego, więc tutaj właśnie znajduje się jedno właśnie z tych właśnie fajniejszych miejsc, gdzie są właśnie wystawiane wszystkie lalki. Cały zestaw może kosztować ponad dobre 3,5 tysiąca złotych, jak mniej więcej. Czasem za jedną lalkę może to zapłacić. Więc macie od góry do dołu cesarz, cesarzowa i cały dwór cesarski jest tutaj przedstawiony. I wokół tego są kwiaty. Jest akurat, więc tutaj mamy poczet samurajski. Macie różne rzeczy dla cesarza w środku. Chomiki, wóz, podarunki, rzeczy, które potrzebują. Oczywiście lusterko. Cześć! Tutaj mamy ziomków od parasoli, samuraja. Drugi z parasolką, jest łucznik. Tutaj mamy typowe jedzenie podczas Hinamatsuri. Są to rzeczy wykonane z ryżu i mają właśnie takie kolory wiosny. Mamy mochi, mamy zestaw do gotowania jedzenia dla cesarza. Z tej strony mamy grajków z różnymi instrumentami. Tutaj mamy panie dworu z księżniczką po środku. I na samej górze cesarz oraz cesarzowa, podejmijmy troszeczkę bliżej. I teraz najdroższe zestawy są robione ręcznie i mają prawdziwe włosy. Jeżeli chodzi o kimono, one są zrobione wszystko z jedwabiu. Są pięknie udekorowane, jak widzicie, ręcznie malowane. I tak jak mówiłem, taki zestaw, takich lalek może kosztować 12 000 złotych. W zależności od tego, czy są ręcznie robione, czy nie. I teraz, jeżeli mi się urodzi córka w przyszłości, to mama Aski kupi zestaw lalek. I teraz zazwyczaj tego, jak bogata jest rodzina, tak wiele będziecie mieli tych laleczek. Oczywiście czasem jest tylko jedna lalka, czasem tylko cesarz i cesarzowa. Ale tak mówię, to zależy od tego, ile macie pieniędzy w banku. I teraz macie tutaj kolejny zestaw. Sakuman. Co to mapa? Więc jak Agatka tutaj powiedziała, zaraz pokażę Wam obok większy zestaw. To on kosztuje Hyakuman, czyli 35 tysięcy złotych za ten zestaw. Tutaj macie. Tutaj już jest mega pięknie wykończone Hinamatsuri. 35 tysięcy złotych mniej więcej. Thank you.
taki był, nie? O, Hina Matsuri, nanka special goha narimasu ka? Special goha? Nanka... Nanka chirashi zushi to ka. A, chirashi zushi. A to この歌詞の名前は何？ひなられ。ひなあられ。ひなあられ。ひなあられ。で、それ。うん。もちまる。と、ひさしゅり。甘酒の。甘酒。OK、więc。Jedzą specjalny zestaw sushi. Jest to taki miks ryb na ryżu. Dlatego jedzą mochi, więc mochi macie przedstawione tutaj. Zrobione z ryżu. To jest zrobione z ryżu. I do tego się pije amazake. Amazake jest coś w rodzaju sake. Jest to sfermentowany ryż, tylko nie ma alkoholu, ale ma posmak sake. Jest to coś dobrego. Japończycy wierzą, że da wam to bardzo długie życie. A soka. Więc Aska teraz nam opowiedziała, że równo, jak się skończy 3 marca, rodzina czy dziewczynki nie posprzątają tych zabawek, to przyniesie im to złe szczęście i nie będą w stanie wziąć ślubu. Taka ciekawostka. Powiedzcie nam w komentarzach, jak wam się podoba takie Hina Matsuri i jak zawsze czekam na wasze pytania oraz komentarze i do zobaczenia podczas kolejnego vlogu po Japonii. Cześć!